Halo, halo, to jest próba mikrofonu. Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. To piękne tło, które... To piękne tło za mną to bohater dzisiejszego odcinka, czyli Volvo V40 wersji T4. Co to jest T4? Co to jest to T4? Niewiele osób kojarzy ten... wie o jego możliwościach. To jak widać całkiem sporych rozmiarów limuzyna. Stylistycznie autko niczym się specjalnie nie wyróżnia. Powstało tak naprawdę w 1992 roku i był to następca samochodu, miał to być następca auta marki Cinquecento. Kiedy w 1995 roku firma Volvo tworzyła ten model, można powiedzieć, że to była pewnego rodzaju rewolucja. Bo kombiakami odwagę miało się chyba ścigać tylko... Auto, które powstało w 1988 roku, planowo jako następca Volkswagena Scirocco. Natomiast Dobrze wyglądam. Jedno z najpiękniejszych aut w historii motoryzacji. Kojarzą go dosłownie wszyscy. Był bohaterem różnych filmów. Był bohaterem filmów. Startował w wyścigach. Po prostu samochód wyjątkowy. Na początek parę bajerów. Oto takie coś jest na przykład. Ale to jest jakby jeszcze nie koniec. Ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję, którą zaraz będę mógł Wam pokazać. Tylko to wszystko muszę pozamykać. Uwaga. Cyk. Cyk. I... Czemu się nie otworzyło? No nie. Ona wcześniej działała. Teraz. Otóż korek nie jest wkręcany, tylko jest... Zajoba dostanę. No dobra. Co do... No nic, no. Coś na kształt Ducato wiele, wiele lat wcześniej. Natomiast... No i co? No i co dalej? Myślę, że z zewnątrz i tak wszyscy go znają doskonale, ponieważ to auto zostało wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. Potem dopiero Colin dostał sedana. Nawet dzieci potrafią rozpoznać go. Raczej kojarzy się z kombi na przykład. Różnica to te 16-calowe felgi. Dużo gadania, ale na razie mało mięsa. Zajrzymy zatem pod maskę tego auta. Bardzo fajna ta klameczka do otwierania maski. Maska otwiera się bez... Tu jest coś nie tego z tym. Już naprawione. Trochę się blokują wycieraczki, Volvo to normalne. Silniczek, jak widać, piękny nie jest. Silnik... Jednostka rzędowa, sześciocylindrowa. Tutaj w tym wypadku pojemność 2,5 litra. 2,5 litrówki miały 170 koni mocy, 230 Nm, co pozwoliło to auto rozpędzić mniej więcej około 20 sekund do prędkości maksymalnej około 220 km na godzinę. Był też 56-konny, znany ze swojej niezawodności, długowieczności, żywotności oraz wspaniałego dźwięku, który wydaje. Pozwala to auto rozpędzić spokojnie w około 5 sekund do setki. Także zależy. Także w zależności od tego, co, na czym komu zależy, czy na osiągach, czy trwałości, no to może wybrać sobie pomiędzy tymi wersjami. Uwaga, no, tego nie widać. To silnik jest umieszczony wzdłużnie i centralnie przed przednią osią nad
przednią osią, co skutkuje tym, że auto ma nisko położony środek ciężkości i do tego jeszcze świetny rozkład mas, co niekorzystnie wpływa na rozkład masy i bardzo pozytywnie na właściwości jezdne. Cóż, tutaj wiele nie ma co oglądać. Zamykam to. Idziemy go obejrzeć teraz troszeczkę w środku. Wnętrze jest bardzo przyjemne. Świetnie wykonane. A także ciekawostek jakby na tym nie koniec, bo to wszystko sprawia, że samochód ten jest, sami widzicie, 5,2 metra długości. Dzięki temu mamy bardzo dużo przestrzeni tutaj w tym samochodzie, szczególnie na głowy, ze względu na ten bardzo obły dach. Mamy też tutaj dosyć duży schowek, coś, w co to auto było seryjnie wyposażane. No, jakoś tak, nie? I tu, i to stało tutaj. Takie to były kwiatki. Fajne i praktyczne, pomocne. Tyle. Tu możemy sobie stanąć i z tego miejsca podziwiać widoki, albo wykorzystać go, nie wiem, jako na przykład balkon i sobie... Składamy fotelik. Nie wiem, czy to była jakaś specjalna wersja. Musiałbym jeszcze sprawdzić. Bagażniczek to mamy. Teraz wygląda tak. Jest naprawdę niewielki jak na tej klasy samochód. Mamy do dyspozycji zaledwie 1760, aż 4000, powiedzmy 20 kilku tysięcy litrów, ale mam wrażenie, że właściciel na przykład tym autem pojechał także tam. O! I nawet z tego co widzę, fotele są składane, więc można ten bagażnik spokojnie powiększyć. Spoko, nie? Posłuchajcie tylko brzmienia tej trzycylindrowej jednostki. Podoba mi się nawet. Jakby pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest to, że auto nie ma wspomagania kierownicy. Nie jest jakimś demonem prędkości. Na trasy bym się raczej tym nie wybierał. Szajsa! Auto nie zachęca do wyprzedzania. Ciężarówek na przykład, czy innych zawali dróg. Raczej to my będziemy częściej wyprzedzani, prowadząc taki pojazd, aniżeli w drugą stronę. Trochę dziadko wozu.
Na podsumowanie tego spotkania zdecydowałem się na taką oto scenerię, do której ten samochód też całkiem nieźle pasuje, bo wszystko zależy. Bardzo mi się spodobał. Reasumując, minusy nie przysłoniły nam plusów, czyli co jest całkiem w porządku. Auto szybciutko się przebiorę. Samochodzik pocieszny. Do tego samochodzik. No i dziękuję. Jeśli podobał się tobie ten film, daj łapę w górę, kliknij suba do zobaczenia w moim kolejnym odcinku. Kolejne bardzo fajne spotkanie z nieco kurde, zaraz wyjdzie, że wszystkie auta, które testuję, mi się podobają. A teraz już cześć. Sopie.